które miało być tak naprawdę koncepcyjnym ujęciem tej tego funkcjonalnego charakteru relacji niemiecko-amerykańskich. I myślę, że ta idea, którą zaproponował George Senior, ona dzisiaj z punktu widzenia polityki Obamy nie jest już tak atrakcyjna i ona z całą pewnością też przez polityczny establishment w Stanach Zjednoczonych nie jest już postrzegana tak optymistycznie, jak to było za czasów Clintona, chociażby w latach 90. czy jeszcze na początku XXI wieku. Niemniej myślę, że mamy do czynienia z takimi trzema stałymi elementami tych relacji. Po pierwsze, autonomizowanie się polityki niemieckiej w relacjach transatlantyckich. Niemcy po zjednoczeniu chcą postrzegać się jako europejskie państwo środka, jeśli ktoś chce, tak to można było nazwać. Po zjednoczeniu geopolitycznie i strategicznie Niemcy zajęły w Europie pozycję centralną. Tak przynajmniej Niemcy uważają. Co oznacza nie tylko odzyskanie centralnej geograficznie pozycji Niemiec, ale również centralnej pozycji względem dwóch dla Berlina istotnych partnerów strategicznych, czyli Stanów Zjednoczonych i Rosji. Bardzo wyraźnie widać, że w tych koncepcjach polityki niemieckiej Berlin chce z równym dystansem, czy w równy sposób traktować swoje relacje ze Stanami Zjednoczonymi, co z Rosją, a jest to wynik właśnie tej autonomizacji polityki niemieckiej w relacjach transatlantyckich. Po drugie, to jest kwestia obok tej kwestii autonomizacji polityki niemieckiej, jest to właśnie przyjmowanie centralnej pozycji przez Berlin w polityce europejskiej i w tym sensie Berlin postrzega się trochę jako czynnik obrotowy między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Tym samym ten charakter transatlantyckości polityki niemieckiej ulega pewnej relatywizacji, to niezależnie od retoryki Angeli Merkel i od tego, czy ona będzie jeszcze drugi czy trzeci raz występować przed kongresem i czy będzie traktowana jako największy europejski przyjaciel Stanów Zjednoczonych. I wreszcie po trzecie, polityka niemiecka staje się siłą rzeczy bardziej, jedni powiedzą antyamerykańska, inni powiedzą bardziej krytyczna w stosunku do Stanów Zjednoczonych. To znaczy Niemcy zbudowały sobie już pole pozwalające Niemcom krytykować działania Stanów Zjednoczonych i nie mają z tym żadnego problemu. O ile na przykład 20 lat temu żaden wysokiej rangi niemiecki polityk nie podjąłby się otwartej krytyki polityki Stanów Zjednoczonych, dzisiaj jest to absolutnie na porządku dziennym i nie będzie uważane jako niewłaściwe zachowanie. Czyli autonomizacja, funkcjonalność tych relacji. Niektórzy nawet będą mówić o tym, że mamy do czynienia z postamerykańską Europą. W tym sensie, że dla Ameryki, to widać bardzo wyraźnie w administracji Obamy, Europa nie jest istotnym faktorem ze względu na politykę bezpieczeństwa, ponieważ nie przewiduje się w Stanach Zjednoczonych, żeby w Europie w najbliższych, nie wiem, 20-30 latach mogło się zdarzyć coś, co z punktu widzenia
interesu bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych będzie niebezpieczny i będzie wymagało jakiejś bezpośredniej interwencji. Tutaj oczywiście niestety dla nas w pewnym sensie Niemcy są postrzegane jako ten element stabilizujący, ten, który być może tą lukę, która powstanie poprzez pojawienie się postamerykańskiej Europy, zostanie przez Berlin wypełniona i która, tak jak powiedziałem, z punktu widzenia interesów amerykańskich wcale nie musi być dysfunkcjonalna, wręcz przeciwnie, może właśnie być systemowo jak najbardziej funkcjonalna. Dziękuję bardzo.